Witam wszystkich bardzo serdecznie, a my kontynuujemy dalszą rozgrywkę Metro Exodus. Przypominam, że żeśmy zdobyli autko i w tej chwili spróbujemy do niego wrócić, bo tutaj żeśmy zwiedzali tą kopalnię. Chyba więcej nic tu już nie ma. No dobrze. Dobra. Wracamy do naszego autka. Z jednym świecącym się tylko reflektorem. I jedziemy dalej. Ale kurz, pył. Ciężko cokolwiek... O, teraz lepiej. Co znowu? O, dobra, spoko. Dobra. Dobra, spoko, damy radę. Damy radę. Dobra, spoczko. Czekajcie, tu tutaj? Nie wiem, czy to tutaj. Tutaj coś jest. Weźmy sobie mapkę, zobaczmy, gdzie to jest. Tak, tutaj. Tutaj musimy iść. No ładnie. Kto tam się czołga? Patrzcie. Dobra, podjedźmy może tam, skoro jest możliwość. Umarł. Nie zdążyłem. No dobra, trudno. O kurczę. Jakiś typ osiepali jeszcze. Dwóch! Tu coś wybucha. Ale motyw. Jakieś trzęsienie ziemi. Coś, nie wiem. No nie jest tutaj fajnie. Tutaj nie jest fajnie, zdecydowanie. Master, I help. No move now. It burns. The whole body burns. I just can't. Anymore. Feeling weak. Czy ja już tu wszystko zebrałem? Kurde. O. Coś bym opuścił. Jakieś pułapki. Czy
Czyli mogę tutaj się przełączać między różnymi rzeczami. No dobra. O, bym się podpalił. Nic nie widać. O! Miałem włączoną latarkę i musiał dojrzeć. Ale my go zaraz załatwimy. O, właśnie. No chodź, chodź. It's the enemy! Heads up, boys! Hey, he's here, everyone! It's the drop from that train! No nie! Chciałem po cichu to załatwić i się nie udało. No nie zawsze wychodzi załatwianie tych spraw po cichu. Może latarka? Właśnie. Dobra. O! Patrzcie, tu jest z butlu coś połączone, jakiś zapalnik. O! Fajnie. Co? Znowuż mnie zobaczyli? Dobra. Jakoś tam się udało. Skoro mamy możliwość, to w takim razie sobie jeszcze tutaj chwilę poeksplorujmy. To już wszystko zebraliśmy, co żeśmy mieli zabrać. O. To chyba dalej nie wyjdziemy tędy. Ha. Jak tu się wydostać? Tędy chyba. Strzelają gdzieś. Dobra, doróbmy sobie amunicji do Tihara. Bo już troszeczkę surowców mamy.
Dobra. Wiesz, to strzelają, kurczę, do mnie, nie do mnie. Może do tej dziewczyny, którą mieliśmy uratować, Gyul chyba ona tam miała na imię. O! Co innego. Kurde, strzelają do mnie. O! Dobra. Stamtąd ktoś strzela. Podbiegnijmy. No, jeszcze coś gdzieś? A to kto to? A to jakiś ten niewolnik chyba. Ranny. Jak mu pomóc? No nie, no bez przesady, ja chcę ci pomóc. No co, ty zwariowałeś, chłopie? Przecież ja ci nic złego nie chcę zrobić. Chyba im się nie da pomóc. Jestem, spokojnie. Dobra, poczekaj chwilę, bo ja sobie tutaj jeszcze chcę poeksplorować, poszperać co nieco, dobra? O, safe mamy jakiś. Skoro już się nic niepokojącego nie dzieje, to daj sobie chwilę na wstrzymanie. Ja tutaj sobie chwilę połażę i zaraz do ciebie pójdę. Gyul. Dobrze? No dobrze, za chwilę, moment, sekunda, spokojnie. Dobra. Nie chcecie mojej pomocy, to nie. Nie, to nie łaski bz. O kurde. Zamienić się na to? Co to jest? No nie wiem, czy to był dobry pomysł, zamiana. Nie, zaraz, czekajcie, kurczę. Na co ja się zamieniłem, o, na ten? Ja chciałem ten... Nie, no ja tego nie chcę, to jakiś... Jakaś shitownia, gdzie ja to wymieniłem? Kurde. Czekajcie, tu ja to wymieniłem? Ja już sam nie wiem. Nie, to jest to samo. Nie, no... Miałem taką fajną spluwę tam. Gdzieś przez pomyłkę, kurczę... Zrobiłem podmiankę, nie wiem gdzie teraz. Czekajcie, może na to się zamienię. Ale to jedno G. Ojejku, tam była taka fajna spluwa. One są tak do siebie podobne, żeby jakieś były nazwy wyświetlane, no to jeszcze bym rozumiał, a tutaj nazw niestety nie ma. Nie, no tam takie fajne było.
z celownikiem, ze wszystkim. Może na to się zamienić? Weźmy to. Nie. To jest jakaś szczytownia. To? Może to było to? Chyba nie. Dobra, idziemy dalej. Gdzieś musiałam nieopatrznie zamienić się. Nie wiem gdzie. Ha. No nic, bywa tak. Straciliśmy fajną spluwę. Znaczy na warsztacie będzie można ją pozyskać z powrotem, bo tam można wymieniać te, które już trzymało się w ręku, które się miało, to można tam sobie... Tylko nie wiem, czy nie tylko w Aurorze to była możliwość. Ale nie, chyba na warsztacie zwykłym też. No, będzie warsztat, to sprawdzimy. O! Tu trzeba dobrze zeksplorować teren. Bo mogą być gdzieś jakieś fajne rzeczy. Antena. O. Widzicie ile surowców? Tak byśmy dużo rzeczy opuścili, gdyby nie. To są jakieś świecące te pałeczki takie. O, weźmy sobie to może. Ja wiem. A niech będzie to. Chyba na jedno to wychodzi. Jeszcze tam podejdziemy. Tak na szybciora. Nie no, tutaj żeśmy na pewno nie mogli podmienić, bo tu żeśmy... tam nic nie było po prostu. No dobrze. A co tutaj jest? Zobaczmy sobie. Tutaj nic nie ma. Tu się kończy. No to wracamy. O, tu jakieś pomieszczenie zawalone. Znajdziemy tu coś, czy gdzie tam? Zbyt słabe stany, żeby tu coś się zachowało. No dobrze. Ho.
Chciałem ci pomóc, to nie chciałeś. Nie chcę. Nic ode mnie. No nie wiem, co ja zrobiłem z tą fajną spluwą. No dobra. Wsiadam do łódki. No i jedziemy w górę. Możemy obserwować sobie okolice. O, jest. Are you Artyom? Come in. Whoever kills the Moon Eye by Lair is my friend. The Moon Eye by Lair, as we call them, turned my people into slaves. Wanted to put me in shackles too. Better death. Oh. Oh. Jest i warsztat. Read you loud and clear. Your man helped me. I mean you're dead, but why are you here? For 5 years, nobody would come here save for Moon Eye by Lair. Kyun, what do you know of the antennas near your lighthouse? There used to be a comm center before the war. My mother worked there. She was an officer. The facility is long abandoned. I went there after war to look for mom's traces, but found nothing. Mm. Abandoned? Kyul, we helped you, so could you help us in return by leading our man inside? Good. I will help. Artyom, you have to find the archive. We should be near the command center. Look for shots taken after the war, starting with the year 2013. Dobra, dobra. If we go, we'd better go now, before more of them arrive. Use the workbench if you need to fix something. No będę chciał, tylko może tutaj zwiedzę pięterko jeszcze. A smart man wouldn't go there. Zobaczymy co tutaj. Jakieś surki, o. Bardzo chętnie coś tutaj zgarnę. Jak coś masz niepotrzebnego. Tu jeszcze widzę na górę można, tak? Dobrze. Zerknijmy. No dobra. To na chwilę zajrzyjmy do warsztatu, co my tu mamy. No trochę mamy tego dobrego. Tu mamy wszystkiego pełno. Tu jest pełno, tu jest pełno, tu jest pełno. Dobra. Najpierw wyczyśćmy. Podstawowa lufa. Długa lufa. No dobra, nie będzie długa. Aha. Dobra. To wyczyśćmy. Tutaj to nie mamy raczej lekki chwyt. Chwyt profilowana kolba. Dobra, zainstalujmy. Krótka lufa, celownik mechaniczny, kolimaterowy. Luneta noktowizyjna, zamknięty kolimaterowy. To niech będzie. Mały bęben. Czerwony laser, laser podczerwieni. Na ten czerwony, a chociaż, a może nie będzie pod czerwieni, zobaczymy jak to się będzie sprawowało. Dobra, to na początek wyczyśćmy. No niech będzie może to. Czerwony laser. Dobra. To jest wyczyszczone. Tak patrzę, bo czasami się nawet danej broni, czy tam maski, czy coś nie używa, a to się samo z siebie brudzi. Nie rozumiem tego tak do końca, no ale może jest jakaś wyższa filozofia
tej dziwnej logice, bądź co bądź. No dobra. To by było na tyle. Ready? Ready. No. Make haste then. We don't have much time. Dobra. Ready. Już nie mogę wyskoczyć. Before war, this place was beautiful. See. I was five then. My ojej, co zrobiłem? Chciałem wziąć. Now it's nie. Just desert. Lunetka i popatrzeć. And people became beasts. My people became chattel. Not by themselves. The oil dogs made them. The oil stayed even though the sea dried out. Mogłem popatrzeć, jak byliśmy na górze. Only the young remained, and they all obey their masters now. The Munai by Lair. Say they're gods of fire now. And the young believe. 5 years after the war, my mother died. I was all alone. Oj, nie to chciałem. Dobra. No i jesteśmy. No prowadź, Gil, prowadź. Czekajcie, coś tam jest, widzę. Co tam jest? Czekajcie, moment. Jakaś latarnia? Moment, chwila. Cóż to jest? Jakaś latarnia tam świeci. No dobra. Idziemy. Już lecę do ciebie. Nie uciekaj mi. No. Gdzie dalej? Prowadź. Jak na razie to ja prowadzę. No. I know how to open the door, so I've been there. But I never went deep. No tak, pająki. To jest najgorsze, pająki. See the passage? You go through, I'll follow. Aha, no dobra. Niech ci będzie, Gil. O kurde. Są pająki. Winda jakaś? No niestety. Czekajcie, to jest, co to jest? O. Zaraz włączymy coś. Dobra. No i co tu? Coś tu włączy, nie włączy? Go down there, then take the left turn. There's a narrow passage there. No dobra. Tak, ty powiedz lepiej, że się boisz pająków, a nie tam o prąd musisz dbać. Jestem odporny na takie zamydlania. Pająków się boi. Dobra. A my będziemy podpalać pajęczynę. O, widzicie, jak to idzie fajnie? I pająki się na nas przenoszą.
Oho. Dobra. O. Gdzie myśmy weszli? Winda jakaś. O kurde, to się zaraz zwali. Gdzie ona mnie wciągnęła? No i dobra, i po pająku. Miały być takie straszne. Kurczę, jakiś sprzęt, jak to... Pozasypywane wszystko, ja pierdzielę. Ale klimaty. I co ja tutaj mam zrobić? Bo jakoś nie... Nie bardzo... A nie, czekajcie, coś tam na dole jeszcze jest chyba. Moment. To jest ten. Przejdziemy tędy? Nie. Nie da się. Chciałem tam wejść pod te, ale... Bo tutaj co dalej? Tu już więcej nic nie ma, nie? Za tymi urządzeniami... No nie ma więcej. Tu jest wszystko przysypane. Czasami jest dobrze, wiecie, zeksplorować jakieś tam takie zakamarki, bo kryją się ciekawe rzeczy. Znaczy, mogą kryć się ciekawe rzeczy, może w ten sposób. Jeszcze przejdźmy sobie tutaj. Czy tu coś jest ciekawego, fajnego? Interesującego? Tutaj ta pajęczyna nie chce się coś palić, no trudno. Zobaczmy, co jest tutaj. A, tędy mogę przejść, patrzcie. O! Szukałem dojścia i dojście znalazłem. O, teraz nie wrócimy. Będziemy musieli tu zostać na wieczność. Jaki motyw? Ha. O, jestem, dobra. No nie. Tędy się nie... Nie wskoczymy tędy. Dobra, trochę latarkę może tą doładuję, bo już odrobinę słabiej świeci. No i chodźmy dalej. Tutaj... No, zapalmy. Surki, dziękuję. Tutaj dalej nie przejdziemy, bo to zawalona jest, patrzcie. No nic, muszę tędy chyba. O, jakiś przebiegł pająk. Tu jakaś dziura. O, zeszliśmy. Maska. Dobra. Niech będzie maska.
sprzęt, ale tu nic nie mogę zrobić. Tam pająki. Wszędzie pająki. O, tu jest coś. Co jest? O, uciekają. No dobra. To zapalamy wszędzie światło, bo to jednak będzie... O kurde! On tu wlazł! Ale motyw. No. Dobra. Dobiliśmy to paskudztwo. O nie! Myślałem, że tam są jakieś... tam pająki tylko wyszły. Ojejku. Dobra, podładujmy może troszeczkę akumulator. Zapalmy latarkę, znaczy latarkę, zapalniczkę. Latarka mi się cały czas pali. Czekajcie, a może maskę już mogę zdjąć, czy nie mogę? Nie, nie mogę. Muszę w masce. O, niedobrze. Czyli tu nie możemy zbyt dużo czasu zbałamucić. Tu coś jest. Jakiś przełącznik, którego nie możemy użyć. Telefon, z którego nie możemy skorzystać. Co jeszcze jest niedziałające? Nie, no tu byliśmy. Gdzie mogę jeszcze pójść? Tu musimy coś włączyć. No to włączmy. O? Artyom, one two testing. It's me, Demir. Myślałem, że już można bez maski. No dobra. O! Attention! Ventilation system failure. Prepare to use full equipment and remain in your station. Await for further instructions. Did you hear that, Artyom? No dobra, tylko gdzie my dalej mamy iść? Wszystko ładnie, pięknie. Tu coś się dziwnego dzieje. Tu coś... nie wiem co. Idziemy, mamy dalej się. Tu jest jakaś winda, do której nie mamy dostępu. Ojejku. Dobra. Ładnie.
Uhuhuhu, no to cóż, idziemy dalej. Jesteśmy na górze, czyli schodzimy w dół. Dobra. O. Ładujmy. Dobra. Czyli maskę możemy zdjąć. Skoro system wentylacyjny działa poprawnie, to maski chyba nie potrzebuję. Tutaj zamknięte. O kurde, jak pozasypywane wszystko, patrzcie. Coś mogę zrobić, czy niekoniecznie? O, rozdepczę telefon zaraz. Nie mogę tego podpalić? No dobrze. Przejdźmy dalej. O, do kibelka żeśmy wyszli. O. No i dobra. Ale otwory się zrobiły. I gdzie my mamy iść? No jaki masz pomysł? How do you like this, Artyom? At least this way you're sure to hear me. Dobra. Oh, the plan says the archive tool can only pomysł rewelacyjny. In manual mode. But you can get in through the vents. Look for entrance in the next room. Aha. No dobra. Notatka jakaś. Można sobie zrobić stop klatkę i poczytać. No i tyle tutaj chyba.
O! Chyba o to chodziło. No ale gdzie ja tu pójdę? A, to zakręca, patrzcie. Ten korytarz zakręca, czyli można tędy przejść. Przez chwilę myślałem, że niestety nie. A, tam dalej nie wejdę. Dobra. Czyli jak jest taka blacha, to nie wejdę. O kurde. Co ja zrobiłem? Chciałem schować ładowarkę, a schowałem, a wyłączyłem latarkę. Wszystko jest pod klawiszem F, tylko żeby ładowarkę wyjąć i schować, to trzeba dłużej go przytrzymać. Natomiast żeby włączyć latarkę, krótkie naciśnięcie F, wyjęcie i włożenie prądnicy, długie przytrzymanie. O, teraz dobrze powiedziałem. O, gdzieś wyskoczyłem. O. A, mieliśmy te plany przecież. 2013, czekajcie. To nie. Tutaj gdzieś. Nie no, 13 on mówił, a nie 19. Chyba. No tak, to trochę nam zejdzie. Za czym się dokopiemy do właściwej mapki. No dobra, mamy właściwą. Czekajcie, doróbmy sobie może jakiejś amunicji do tego Tihara. Niech będą jeszcze filtry. Dobra. Dobra, idziemy dalej. O. O, tu mamy jakąś kolejną notatkę. Można zrobić sobie stop klatkę i poczytać.
No i co ja mam teraz zrobić? Którędy wychodzimy? Tu jest ten kibelek. On do niczego nie prowadzi. Chyba musimy tą... O tutaj, tędy przejść, coś mi się wydaje. Co to jest niepalne? No i co? Jesteśmy tam, gdzie żeśmy byli. O kurde. Czekajcie, gdzie mam iść teraz, bo ja już zgłupiałem teraz. Przez kibelek? No tu byliśmy przecież. Masakra jakaś, którędy mam się wydostać. Tutaj, tędy? Pogubiłem się. Pogubiłem się. On jeszcze oplulił u nas coś. To nic nie widać. Ile tu pająków, ludzie. Już wiem, dlaczego Gil nie lubiła pająków. Nie lubiła, nie lubiła. Nie no, nie wiem, gdzie mam teraz iść. Słuchajcie, zgłupiałem. No ale gdzie mam iść? Kurczę. Wszystko super, ale ja nie bardzo wiem. Tam chyba, patrzcie. Tutaj chyba mieliśmy iść. Nie no, tu byliśmy. Nie no, to jakieś... Czekajcie, no ja po prostu zabłądziłem już tutaj. Wszystko rozumiem, ale ja nie wiem, gdzie mam dalej się przemieszczać. No i co? No wszedłem tutaj. Coś włączyć? Nie wiem.
No co, tędy przejdziemy? Nie przejdziemy tędy. Nie, no nie wiem, co mam zrobić. Wpadliśmy w pułapkę. No wpadliśmy w pułapkę, autentyko. Tam się coś świeci, może tam mam wejść. O, jesteśmy w domu, dobra. Uff. Już bałem się, że zostanę tam na wieki. Ale udało się. The lift did its job. Trzeba biegiem. O! Można było w ten sposób załatwić. Dokładnie. Mother told me they had to repair many times and other things too. You people are lucky. Most of the Monai Baile are raiding all their best troops. If they were all here, you'd be dead already. But now, we have a chance to change things. Ah, Monai Baile. Translates to something. A, już tu wyjście mamy. Oil drillers. Dobra. Listen to me. I'll tell you where to go now. When outside, go right. The road there used to lead to the sea, to port. Anna should be around there. Contact her. She probably found something interesting. I'll stay and try to find out more about these oil drillers. We'll contact the base as soon as I get any useful information. W ogóle chyba maskę już tu możemy zdjąć. Tell me, Jewel, how did this Baron come to power here? My people chose their fate themselves. What? Become slaves of their own will? Yes, they did. The Moonai Baileer told them they'd protect in exchange for their work, and they agreed. The Moonai Baileer told them to worship the Holy Flame, and they agreed again. Hmm. Well, they did not have much choice then. They had a choice to fight. To fight and die, but not be slaves. Not everybody is ready for that. One must be ready. I'm always ready. And that is why you fight alone. Even alone, I can get the Baron. Suppose you do get him. What next? I'll think of what to do once the Baron lies dead. Makes sense, I guess. You go, Artyom. Good luck to you. No dobra. You should go, Artyom. We'll talk later. Wyganiają mnie. No dobrze. Well, see ya, Artyom. Good luck.
Dobrze. Tu jakieś autko mamy? No mamy. No dobra. To wsiadamy w autko i jedziemy, ale kontynuacja już, że tak powiem, w następnym odcinku, bo ten odcinek przekroczył właśnie godzinę i jedną minutę. Trzymajcie się zatem tymczasem, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejną część Metro Exodus. Trzymajcie się, pa pa!